witam Was w mojej kolejnej recenzji. Dzisiaj będę mówić o Betonowym Pałacu, czyli najnowszej powieści Gai Grzegorzewskiej, autorki świetnego cyklu powieści kryminalnych o Julii Dobrowolskiej, pięknej pani detektyw z charakterystyczną blizną na policzku. O powieściach Gai Grzegorzewskiej i ich głównej bohaterce mówiłam już w kilku filmikach na kanale Czytam Sobie. Linki do tych filmików zostawię Wam w opisie na dole. Łukasz, oksywce profesor, wraca do Krakowa po 2 latach ukrywania się gdzieś na Morzach Południowych. Uciekł z miasta w wyniku wydarzeń, które zostały opisane w Grobie, czyli wcześniejszej powieści Gai Grzegorzewskiej, ale spokojnie, nie musicie znać Grobu, żeby sięgnąć po Betonowy Pałac. Spokojnie wszystko zrozumiecie. Znajomość poprzednich tomów wcale nie jest taka konieczna. Łukasz wraca do Krakowa za sprawą pewnego tajemniczego listu, który okazuje się pułapką zastawioną na niego i na Julię Dobrowolską. Skąd profesor zna piękną panią detektyw, tego Wam nie zdradzę. Powiem tylko, że tych dwoje łączą bardzo skomplikowane, pogmatwane relacje i pewne dramatyczne wydarzenia z przeszłości. Pułapkę na Julię i na profesora zastawił opiekun, władca jednego z krakowskich osiedli, który rezyduje właśnie w tytułowym Betonowym Pałacu, czyli w eleganckim lofcie urządzonym na ostatnim piętrze jednego z bloków. Kiedy Łukasz zorientuje się, w jakie bagno wpakował i siebie, i Julię, niestety będzie już za późno, żeby uciec z miasta i wraz z Julią będzie musiał walczyć o życie. Betonowy Pałac to powieść z pogranicza kilku gatunków. Znajdziemy tutaj elementy czarnego kryminału i psychologicznego thrillera, ale również wiele odniesień popkulturowych, nawiązań do znanych piosenek, popularnych filmów. Autorka bawi się również tutaj motywami z klasycznych powieści kryminalnych, książek Agaty Christie, Artura Conan Doyle'a czy Raymonda Chandlera. Zgadzam się w 100% z tym, co o Betonowym Pałacu powiedziała Magdalena Cielecka, która porównała tę książkę do mocnego, ostrego, męskiego kina. Quentin Tarantino i szwedzki obraz Szybki Cash to były moje filmowe skojarzenia, kiedy czytałam Betonowy Pałac. Jeśli właśnie takie kino lubicie, to najnowsza powieść Gai Grzegorzewskiej powinna Wam się spodobać. Moim zdaniem to najlepsza i najmocniejsza powieść Gai Grzegorzewskiej. Pisarce udało się w tej książce stworzyć przerażający, a jednocześnie na swój sposób fascynujący świat. Świat, w którym nie istnieje podział na dobro i zło, a wyboru dokonać można tylko między mniejszym a większym złem. Ten osobny, odrębny świat to osiedle, takie państwo w państwie, do którego wstępu nie ma nawet policja. To epicentrum zła znajdujące się w mrocznym, brzydkim, okropnym Krakowie, mieście nastoletnich prostytutek, psychopatycznych morderców i naćpanych dresiarzy. Zapomnijcie więc o Krakowie z pocztówek, komedii romantycznych i przewodników turystycznych. Gaja Grzegorzewska pokaże Wam to miasto z zupełnie innej perspektywy. Oprowadzi Was po najmroczniejszych miejscach, do których lepiej nie zapuszczać się po zmroku. To wizja być może troszeczkę przerysowana, nakreślona zbyt grubą kreską, miejscami komiksowa i groteskowa, ale jednak przerażająca i, co najważniejsze, spójna i konsekwentna. By opisać świat naćpanych dresiarzy, Grzegorzewska użyła bardzo mocnego, mięsistego, wulgarnego języka. Narratorem powieści jest Łukasz, który całe życie spędził na osiedlu, więc jak inaczej mógłby je opisać? Inny język byłby bardziej uładzony, byłby tutaj po prostu nieautentyczny. Dla wielu fanów wcześniejszych powieści Gai Grzegorzewskiej na pewno sporym zaskoczeniem będzie fakt, że to nie Julia Dobrowolska wysuwa się tutaj na plan pierwszy. I myślę, że sama Julia również nie jest z tego powodu zadowolona. I gdyby mogła, nieźle by Grzegorzewskiej nagadała, ponieważ pisarka okrutnie się zabawiła jej postacią w najnowszej książce. Otóż na Julię Dobrowolską w Betonowym Pałacu patrzymy oczami profesora, który nie widzi w niej wcale tej pięknej, błyskotliwej, zawsze sobie radzącej super babki, ale wulgarną, prostacką, obwieszoną złotem jak choinka babę. Przyznam, że to był ciekawy zabieg, ale mam nadzieję, że Grzegorzewska więcej tego Julii już nie zrobi. Na
najciekawszą i najbardziej intrygującą postacią książki jest opiekun, czyli okrutny i despotyczny władca osiedla, człowiek, dla którego nie istnieje granica okrucieństwa, zła i bezwzględności, jest nieobliczalny i nieprzewidywalny. On skrywa jakąś tajemnicę, realizuje jakiś ukryty plan związany z Julią i z profesorem. Plan, o którym zbyt wiele w tej książce się jeszcze nie dowiemy, ale chodzą słuchy, że Gaja Grzegorzewska planuje jeszcze dwie książki z tymi bohaterami. Ciekawą postacią jest również profesor, postać bardzo skomplikowana i złożona. To nie jest taki typowy osiedlowy dresiarz. Tli się w nim jakaś wrażliwość. W jednej chwili potrafi dać komuś w mordę, a w drugiej rzuca cytatem z klasyki literatury. To człowiek, który ukrywa bardzo wiele sprzeczności, chciałby skończyć z przemocą, zerwać z przyszłością, odciąć się od wydarzeń, odciąć się od osiedla i wydarzeń z nim związanych, ale niestety ciągle przegrywa walkę z samym sobą. Betonowy pałac to 200% Grzegorzewskiej w Grzegorzewskiej. Wszystkie elementy tak charakterystyczne dla jej prozy, czyli przemoc, seks, wulgarny język, są w tej powieści zintensyfikowane, jakby podniesione do potęgi entej. Naprawdę warto przeczytać, ponieważ poza doskonale skrojoną intrygą i świetnie wykreowanym światem, mamy tu również opowieść taką bardzo przejmującą o przeraźliwie samotnych ludziach, którzy kompletnie pogubili się w tym, co dobre, a co złe. Nie potrafią ani nazwać, ani rozpoznać swoich uczuć, a wydarzenia z przeszłości odcisnęły tak głębokie piętno na ich psychice, że chyba nigdy nie będą potrafili o niej zapomnieć i żyć normalnie. Koniec mojej recenzji, ponieważ mam dla Was niespodziankę. Wydawnictwo Literackie ufundowało dla Was jeden egzemplarz Betonowego Pałacu. Jeżeli chcielibyście otrzymać tę książkę, proszę zasubskrybujcie mój kanał i w komentarzach wpiszcie biorę udział. Na Wasze zgłoszenia czekam do 12 września, a wyniki rozdania opublikuję kilka dni później. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej recenzji i do zobaczenia następnym razem. Cześć!